Można powiedzieć, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem tej religii, która jest najbardziej przyjazna człowiekowi na kuli ziemskiej. Tej religii, której początki sięgają Jezusa z Nazaretu i są wyznacznikiem naszego codziennego dnia. Ale ten czas zawsze jest dla mnie taką informacją, jakim ja jestem katolikiem. I często sobie przypominam młode lata, kiedy mama coś kazała mi zrobić w domu, a ja to mówiąc waszym językiem tak odwaliłem troszeczkę. I mama mi wtedy powiedziała, co za lipę zrobiłeś. I zacząłem się zastanawiać, co to znaczy. To znaczy byle jakoś. To znaczy mierność. To znaczy słabość. I wtedy się zacząłem zastanawiać, czemu ja w stosunku do mamy tak postępuję. Nie tylko jako syn, ale jako katolik. Przecież szanuj ojca i matkę swoją, swoją postawą, swoją pracą, swoimi słowami. I wtedy doszedłem do wniosku, że jestem lipnym nie tylko synem, ale również lipnym katolikiem. Bo jak zapewne wiecie, lipa to nie jest drzewo, które się nadaje na meble, to nie jest drzewo, które się nadaje do kominka, to jest po prostu lipne drzewo. I czasami się zastanawiam właśnie, czy ja nie jestem lipnym katolikiem. Znieśliśmy karę śmierci dla zbrodniarzy, znieśliśmy karę śmierci dla gwałcicieli i tak dalej. Ale z drugiej strony pozwalamy na zabijanie. Zabijanie tych bezbronnych w wyniku eutanazji, bo są niepotrzebni starsi ludzie, tych nienarodzonych, całkowicie bezbronnych w wyniku aborcji. I zauważcie, człowiek wysłał ludzi na księżyc, łaziki na Marsie jeżdżą, ale sztucznego życia nie ma, mimo że jest sztuczna inteligencja już, to sztucznego życia nie ma i nie będzie. A my tak łatwo dajemy zgodę na zabijanie. Pytanie, kto nam dał prawo do tego? Czy jako katolik, dla którego chrześcijaństwo jest wartością, jestem dobrym czy lipnym katolikiem? Jak daję zgodę na zabijanie? Są lekcje religii. Po co mam chodzić na religię? To dla ubogich, to dla miernoty. Ja jestem człowiekiem oświeconym, europejskim, wyzwolonym. Po co mi wiedza chrześcijańska? I dlatego się bardzo cieszę, że wśród was jest tylu, dla których chrześcijaństwo jest wartością. Dla których chrześcijaństwo to korzenie waszego życia. Chrześcijaństwo to tradycja. Chrześcijaństwo to dobro. I uważam, że dla wielu to również chrześcijaństwo to będzie wasza przyszłość. Jestem katolikiem, ale po co do kościoła? A szczególnie teraz w okresie świątecznym, skoro tyle jest oferty, żeby sobie pojeździć po świecie. Hotele obniżają ceny. Co mi tam dzieci, co mi tam madam, ojciec, dziadkowie? Ja mam żyć pełnią życia. Ja mam się cieszyć chwilą. To się nazywa w życiu człowieka hedonizm. To znaczy czerpanie przyjemności z chwili. Kościół nieważny. Rodzina nieważna. Mam prawo do tego, by sobie gdzieś pojechać i spędzić czas i się cieszyć chwilą. W oderwaniu od tych wartości, które decydują o naszym chrześcijaństwie. To jakim ja jestem katolikiem? No chyba lipnym. Jeżeli takie myśli mam w głowie. Często jest tak, że z dekalogu wynikają nasze prawa. Ale z dekalogu wynikają również nasze obowiązki. Niestety coraz częściej widzę, że wielu ludzi ma własny dekalog. Oparty na własnych wartościach. W oderwaniu od wartości Jezusowych.
Uważa, że jego prawa są nadrzędne w stosunku do praw wspólnoty. A ja twierdzę, że prawa człowieka, które wynikają z dekalogu, zawsze będą zgodne z prawami i wolnością wspólnoty. A jeżeli myślę inaczej, to jakim jestem katolikiem? Chyba miernym, chyba słabym, chyba lipnym. I dlatego, jeżeli przyjdzie czas, kiedy już będziemy się żegnać z tym światem, a taki czas, proszę pamiętać, do każdego z was wcześniej czy później przyjdzie, u mnie prawdopodobnie wcześniej, tego jestem nawet pewien, to jak staniecie sobie przed lustrem i popatrzycie na siebie, to życzę wam, żebyście sobie mogli odpowiedzieć: byłem dobrym człowiekiem, dobrym synem, dobrym katolikiem, dobrym ojcem, dobrym mężem i tak dalej, i tak dalej. I tego chciałbym wam serdecznie życzyć. Bardzo pragnę podziękować tym osobom, które wyznaczają nasz kierunek działania tutaj w szkole, związany właśnie z wartościami chrześcijańskimi. Jeszcze raz wam przypomnę, to są nasze korzenie. Tu mamy rolników dzisiaj na stawie. Wiemy wszyscy o tym, że jak odetniemy korzenie od rośliny, to roślina ginie i to bardzo szybko ginie. Dlatego wspólnota oderwana od korzeni bardzo szybko zginie. I dlatego pięknie dziękuję panu Bronisławowi Hytnarowi za to, że dzień w dzień, wchodząc do szkoły, możecie przeczytać to, co dla was jest najważniejsze w życiu. Uniwersalne 10 praw, które tworzą człowieka mocnym, czyli tą tablicę z dekalogiem. Panie Bronisławie, serdecznie dziękujemy, że pan ufundował tą tablicę. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu dziekanowi Krzysztofowi Piłkowiczowi. Powiem wam szczególnie za co, bo kilka niedziel wstecz przytoczył słowa księdza Kaczkowskiego, katolika. I to mnie natknęło do tego w tym momencie, żeby te słowa rozszerzyć troszeczkę dzisiaj tutaj wśród was. Także dziękujemy serdecznie, księże, za wsparcie w zakresie tego kierunku chrześcijańskiego w Rakowicach również. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie również chciałbym podziękować przewodniczącej Rady Szkoły, pani Annie Mrozek, ponieważ my co roku mamy spotkania z szefową Rady Szkoły i ustalamy kierunki, w jakim będzie się szkoła rozwijała. I muszę wam powiedzieć, że pani Ania daje nam wsparcie i daje nam nadzieję, że to, co robimy, ma służyć waszemu rozwojowi. Także pani Aniu, pięknie dziękuję za wspieranie tych działań. Również pięknie dziękuję panu Markowi Zawadzie, szefowi Rady Rodziców w Zespole Szkół. Mogę powiedzieć, że dzisiejsza uroczystość nie byłaby tak piękna, tak wspaniała i tak bogata, gdyby nie zrozumienie pana Marka, że warto w tym kierunku z wami iść, że jesteście warci tego, jako młode pokolenie, jako przyszłe pokolenie, inwestowania w ten system wartości w Rakowicach Wielkich. Panie Marku, serdecznie również dziękuję. A ze swojej strony chciałbym wam życzyć, podobnie jak pani kierownik, pięknych chwil, te dni, rodzinnych dni, szczęśliwości w nowym roku i dużo zdrówka, bo ono jest niesamowicie ważne, i dobroci od ludzi. Dzisiaj pan Aleksander pokazał, że można być dobrym, i bierzcie przykład z pana Aleksandra. Wszystkiego dobrego.